A, dupa. A rurkę? Kto podłączy? Ulat. No powietrze nie jest potrzebne. Po co to komu? Że to wszystko na energię kosmiczną chodzi. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Nagrywamy dzisiaj kolejny filmik z serii Składamy DMR-kę w HPA. Ostatnio co prawda już DMR-ka chodziła poprawnie, wszystko było z nią ok i tak dalej. Aczkolwiek ja wiadomo raczej dążę do ideału i to było dobre, ale moim zdaniem dalej mogło być lepiej, bo dalej mam wrażenie, że moja SL-ka elektryczna, tak, AEG, strzela chyba w dalszym ciągu lepiej, a przynajmniej ja mam takie wrażenie. I dlatego uznałem, że lecimy dalej, będziemy kombinować dalej. Ja tam kombinowałem jeszcze z dyszami i tak dalej, w swoim własnym zakresie. Oczywiście nic z tego nie wyszło, bo strzelało to tylko gorzej. Więc idziemy w innym kierunku. Ja już dość dawno temu, zanim jeszcze doszedłem, powiedzmy, co jest nie tak z F2, zamówiłem dodatkowy silnik HPA innej marki, bo zamówiłem Wolverine'a Reapera, generację drugą. Takie cudo. I będziemy dzisiaj się tak naprawdę zajmowali montażem tego. Podobno, większość użytkowników twierdzi i ogólnie takie jakieś tutoriale są, że to jest jeden z najlepszych silników, przynajmniej z tych takich standardowych, dostępnych, normalnie, bez żadnego kombinowania, że to jest jeden z najlepszych silników do DMR-ek, bo mamy close bolta, bo mamy komorę pośrednią, czy jakoś tak. Jest to ogólnie układ stworzony na bardzo, bardzo precyzyjne strzelanie. I jestem szczerze ciekawy, jak to wyjdzie. Zaraz przejdziemy do opakowania. Jeszcze z takich uwag. Ten silnik, to nie jest pierwszy raz, jak go widzę, bo ten silnik wstawił swojej DMR-ce kolega z Naterek, z ASG Naterki, Prygiel, i u niego chodzi to dobrze. Na tej samej komorze, co ja mam praktycznie, na tej samej gumce, co ja używam, i u niego chodzi bez żadnego problemu od początku do końca. Więc nie ukrywam, że mam spore nadzieje, że to od razu będzie działać dobrze. Jedyne, co mnie martwi, to to, co już Prygiel mi też właśnie zwraca uwagę, to, że ten silnik, żeby osiągnąć 2,35 joule, potrzebował mieć podane 120 PSI z reduktora. I ja w swoim F2, w swojej F2, żeby mieć takie osiągi, mam ustawione 85 PSI. To jest duża różnica, bardzo duża. Jestem ciekawy, czy w tym momencie ten silnik mi wydoli. Tym bardziej, że jakby nie było, tam jeszcze używam dość długiej lufy, co też w niektórych AEG-ach może być problemem. Tutaj nie mam regulacji dawki powietrza, bo dawka jest stała. I właśnie tutaj przy długiej lufie może być już pewien problem, niestety. Co prawda, jako że się używa długą lufę, to Wolverine zaleca dokupić taką sprężynkę. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest sprzętka powrotna dyszy. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie dokładnie ona ma działać, że ona powoduje to, że lepiej sobie silnik radzi na długich lufach, ale zalecają, to wziąłem, to nie było drogie. I dodatkowo oczywiście też dokupiłem dyszę do SR25, bo oczywiście Reapery dostępne tak normalnie są tylko i wyłącznie z M-kowymi dyszami, więc trochę lipa. Tak czy inaczej, mam wszystko i będziemy to wstawiać do tej SR-eczki. Ona, jak już tam wcześniej pokazywałem, bo był filmik, gdzie opisywałem, co jest i jak, od tamtego czasu, tamtego filmu praktycznie nic nie zmieniałem, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu. O, słyszę, że nie wypiłem baterii w weekend. Mam nadzieję, że się nie rozładowała całkiem. No zobaczymy, teraz nie będę się tym martwił. Bierzemy się za opakowanie, co mamy w środku tak naprawdę. Powiedzmy, że to będzie coś w rodzaju recenzji, chociaż powiem wam szczerze, ciężko mi recenzować coś, na czym się kompletnie praktycznie nie znam, bo dopiero się uczę. Pierwsze, co wyjąłem, to jest rurka. Tą rurkę podłączamy do samego silnika i tutaj podłączamy potem naszą rurkę zasilającą od reduktora. Jest ona gotowa, bo w Polarstarze, o ile pamiętam, miałem po prostu gołą rurkę. Nie miałem tego zakończonego z łączką, więc ok, spoko, może być dobrze. Co prawda ja i tak będę to, jeżeli będę tego używał, to będę to przerabiał na taką złączkę, jak tam mam, czyli taką, która jest sztywno związana z chwytem pistoletowym. Kolejna rzecz, którą wyjąłem, zapakowana bezpiecznie, to jest sam silnik. I powiem wam szczerze, on od razu wygląda na większy. Przede wszystkim ten zawór jest dużo większy niż w F2, jest naprawdę sporo większy. I tak, dyszę mamy plastikową i powiem wam szczerze, że ta dysza chodzi dużo, dużo lżej
niż w dwójce. We dwójce wymieniałem sprężynkę powrotną dyszy, bo miałem wrażenie, że dysza bardzo mocno. I powiem szczerze, jeszcze potem sprawdzę, jak wyjmę stamtąd cały układ, ale mam wrażenie, że ta dysza, ta sprężynka, która jest tutaj, jest jeszcze delikatniejsza niż ta, na którą tam wymieniłem. Więc jest nadzieja, że będzie to dobrze strzelać, że nie będę doświadczał tych samych problemów. Więc pierwsza rzecz idzie tam. Dalej wyciągamy z pudełeczka, co my tam jeszcze mamy. Naszyweczka. Dalej mamy, bo kupiłem wersję premium, więc mamy FCU do ustawienia. Riperka. Dajemy to na bok. Dalej co mamy? Mamy zestaw zapasowych o-ringów. Fajnie. Fajnie, że jest. Na pewno nie zaszkodzi. Mamy zestaw okablowania do połączenia. To są dwa kable, widzę. Jeden jest do połączenia. Jeden podłączy płytkę. To jest ogólnie do podłączenia płytki z FCU. Aha, i FCU ma wtyczkę do podłączenia zasilania. Dobra, kumam. Bo przez chwilę się zastanawiam, a jak ja mam tu baterię podpiąć, ale już widzę, że tu mam podłączenie do baterii. Czyli to mamy zrobione. I tak naprawdę... A nie, coś tu jeszcze jest. Mamy coś takiego. O ile się nie mylę, jest to element, który pozwala nam, jeżeli do prowadnicy sprężyny mam dokręcić prowadnicę kolby, to wydaje mi się, że to jest element, który ma nam to zastąpić. Nawet nie wiedziałem, że to dostanę, powiem wam szczerze, ale okej, jest. Mamy też taką karteczkę z opisem, co jest w zestawie, czy wszystko zostało dodane, takie powiedzmy quality control. Tu jest też link do rejestracji. I na końcu mamy taką paczuszkę, różowiutką gąbeczkę związaną taśmą klejącą. I obstawiam, że w środku jest płytka drukowana jako sterownik. Co prawda nie ukrywam, że ja mam inną płytkę, którą raczej będę używał. Bo w międzyczasie ja sobie zakupiłem, zanim ten silnik do mnie doszedł, bo nie ukrywam, że szedł ponad miesiąc. Zamówiłem sobie płytkę od Blackleafa sterującą. Gdyż tamte płytki są naprawdę spoko. I zresztą polecali i mają teraz użytą w F2 i naprawdę robi to robotę. Ale spróbujemy to wyjąć. Taka płytka. No maleństwo, no. Naprawdę maleństwo. Z czujniczkiem położenia płytki selektora i mały stycznik odpowiedzialny za wykrywanie położenia spustu. I tak naprawdę jest wszystko, co mamy w pudełku. Oczywiście w pudełku są pianki i tak dalej. Powiem wam szczerze, miałem dość duże wątpliwości do tego, jak zapakowana była F2 Polarstara, szczególnie za te pieniądze. I moim zdaniem to takie plastikowe opakowanie moim zdaniem wygląda i prezentuje się lepiej niż tamten kartonik, który no, powiedzmy sobie szczerze, moim zdaniem wyglądał badziewnie. Więc pierwsze wrażenie jest ok. Jak to będzie działać, to się dopiero okaże. Zaraz będziemy to montować, więc rozbieramy tamtą replikę, bebeszymy wszystko. Bebeszenia pewnie nie będę pokazywał, tylko już sam montaż tego docelowego układu. Wstawiamy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Przede wszystkim interesują mnie, jakie osiągi uzyskamy na jakim ciśnieniu. No bo nie ukrywam, że trochę mnie martwi, jeżeli będę musiał użyć 120 PSI, czy nawet więcej, żeby uzyskać joule, jakie chcę uzyskać. No to w tym momencie pojawi się problem, bo trochę będzie słabo, jeżeli będę chciał ustawić na 2,8 joule, czyli na odpowiednich 550 fpsów, czy nawet wyżej, po prostu nie starczy mi regulacji. Bo ten silnik, nie wiem czy tu będzie napisane, ale o ile dobrze pamiętam, to on przyjmuje gdzieś tam do około 150 psi i koniec, i więcej nie można dać, bo się zepsuje. Więc no, dobrze byłoby tego nie przekraczać, więc no, trochę mnie to martwi. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Bierzemy się do roboty za montaż i tyle. Dobra, mamy wyjęty silnik F2, więc bierzemy się za montaż silnika Reaper. Najpierw chciałbym zobaczyć, jak on będzie tutaj siedział. Na ile sztywno, na ile nie będzie latał. Bo F2 troszeczkę miała luzu. Co prawda, to był taki luz, że musiałem z całej siły pociągnąć, żeby przesunąć silnik. Reapera widzę, że też jestem odrobinę w stanie przesunąć przód tył. Nie wiem, czy to będzie widać. Słychać nawet, że puka. Tak, więc możemy sobie zobaczyć, jak to się będzie przesuwać. Ale najpierw to, co pierwsze muszę zrobić, to zmienić dyszę, o czym praktycznie zapomniałem. I powiem wam szczerze, nie pamiętam, jak to się rozkręca. Bo to się chyba nie rozkręca jakoś od przodu, bo Reapera po prostu rozkręcamy tutaj. O, tu też rozkręcamy tutaj.
Okej, okay, dobra. Rozumiem, że to jest ta sprężynka. Ona jest dosyć miękka, ale nie bardzo miękka. Ciekawe, jak poznajesz tą wymienną. To jest odrobinę twardsza, ta dodatkowa sprężyna. Ja zostałem na razie na tej oryginalnej, która była wstawiona. Ona jest chyba bardziej miękka. Zobaczymy, jak na niej będzie sobie radziło. Bo może zmiana tej sprężynki daje coś poza, powiedzmy, może być też zmieniać się FPS-y czy coś, bo to zmienia czas otwarcia zaworu. A tak, wyjmujemy dyszę. No bo wiadomo, muszę mi wstawić dyszę do SR-ki, żeby to działało. I mamy dyszę od SR25. Jest dłuższa ewidentnie. Zobaczymy na ile. Ja mam tutaj też smar do takich rzeczy, bo dysza powinna być leciutko nasmarowana. Tak, dłuższy wstęp. To na razie kładziemy na bok. Nie będzie mi na razie potrzebne w najbliższym czasie, więc może to w ogóle zapakuję. Bo bądźmy szczerzy, żadnej M nie planuję na tym składać. I dajemy tą dyszę do środeczka. Tak. I składamy wszystko w całość. I tyle. I dysza wymieniona. Prosta sprawa. Fajnie. Na ile wysunięta jest dysza z gearboxa? Więc złożymy to sobie. Weźmiemy suchmiarkę. Bo dysza oryginalna Polar Starowska we F2 wystawała 15,7 mm z gearboxa. Ta nam wystaje 15,3. Czyli już jest krócej, a jeżeli jeszcze cofnę trochę do oporu, powiedzmy z silnik, to mamy 15-15. Czyli ta dysza już wystaje ewidentnie mniej niż dysze w Polarstarze F2, o około pół milimetra, to jest dużo. To jest naprawdę spora różnica, bo ja Polarstara też mogłem tak przesuwać lekko przód tył i w maksymalnym cofnięciu mieliśmy 15,7. milimetra wystawania oryginalnej dyszy do SR25. Więc już jest pewna różnica. Sprężynka do tego chodzi miękko, a to był ten element, który ja zmieniałem, żeby to wreszcie zaczęło działać jak powinno. Więc jest nadzieja, tak? Dobra, wyciągam sobie od Blackleafa kosteczkę stykową, bo ona jest mi potrzebna, żeby to wszystko dobrze poskładać. I przykręcimy ją sobie tutaj. To jest naprawdę proste urządzenie, bo to jest semi-only, więc mamy tylko tak naprawdę jeden stycznik. Tutaj jest jeden element mechaniczny, elektromechaniczny powiedzmy, tak, który muszę tutaj dokręcić. Jedyne, co mnie martwi osobiście, to to, że te płytki są na tyle grube, że moje śruby nie łapią gwintu praktycznie. No, a nie mam dłuższej śrubki. Dobra, znalazłem śrubkę. Okazało się, że śrubka od tytana, od MOSFETu tytana pasuje idealnie, więc została użyta. I lecimy dalej tak naprawdę. Czyli to mam wszystko zamontowane, więc teraz może damy trochę kablowania, nie? I teraz tak, no, nic skomplikowanego, trochę mniej rzeczy, żeby się pomylić. Pomiędzy, powiedzmy, zaworem i tak dalej, no bo nie mamy dwóch wiązek, tylko mamy jedną, nie możemy pomylić zaworu. Więc po prostu wpinamy to tu. Podwójny kabelek idzie do zaworu. Wpiąć się może tylko w jeden sposób, a ten kabelek idzie do kolby, do sterowania. I tak naprawdę tyle. Nic tu więcej nie ma. A, jeszcze spust by się przydał. Więc dajemy spust, a zobaczymy, czy jest dobrze ustawiony. Wygląda, że jest ok, więc możemy spokojnie zamykać. Na razie cofam maksymalnie silnik i tak będę skręcał. Liczę, że tak będzie dobrze, bo jest to najbliżej parametrów, które na przykład mam w swoich AEG-ach, bo w AEG-u ta dysza w maksymalnym wysunięciu ma dokładnie u mnie
14,9 do 15 mm. Powiedzmy, że ten błąd wynika jednak z urządzenia pomiarowego, no bo nie jestem w stanie idealnie tutaj trzymać wszystkiego idealnie w pionie. Ale przyjmijmy, że jest to około tam 14,9-15 mm. A, dupa. A rurkę? Kto podłączy? Ulat. Bo powietrze nie jest potrzebne. Po co to komu? Czy to wszystko na energię kosmiczną chodzi? Czyli jak mówiłem, bierzemy rureczkę i przykręcamy ją tutaj. Tu jest O-ring, jak widzę, więc nie powinno być żadnego problemu ze szczelnością. Czyli wstawiamy wszystko na nowo, z powrotem. Niestety teraz przez tą rurkę wszystko się lekko usztywniło. Co prawda, od razu, to na co zwracam uwagę tak odczuciowo teraz, to ta rurka jest dużo bardziej miękka niż powiedzmy jej odpowiednik w Polarstarze. Jest po prostu taka jakby silikonowa, czy nie wiem jak to powiedzieć, po prostu jest wiotka. Czego nie mogę powiedzieć o rurce w Polarstarze, która jest sztywna jak z drutu. Teraz staramy się to wszystko zamknąć z silnikiem, który będzie nam ładnie pokazywał, czym jest. Bo nie ukrywam, że chciałbym, żeby tutaj było widać ten znaczek i tak dalej. Oczywiście wydaje mi się też, że to nie powinno mieć wpływu, gdzie jest góra, gdzie dół i tak dalej w silniku HP. Dobra, i teraz jest faktycznie skończone. Możemy podłączyć płytkę sterującą, czyli to, podłączyć prąd i coś tam zacząć ustawiać. Co prawda, tutaj, ze względu na to, że jest to jakie jest, tutaj nie mamy regulacji dawki powietrza. Bo to jest całkowicie inaczej w Reaperze podobno ogarniane przez układ. Więc podobno to, co my możemy ustawić, to jeżeli ustawiamy duela, czyli ten czas otwarcia zaworu, to tak naprawdę redukujemy czas, to zmieniamy czas tutaj pracy dyszy tak naprawdę. Nie wiem, jak to się przekłada potem na podawanie i tak dalej, ale podobno właśnie do tego to służy, bo powietrze jest stałe, ilość podawanego powietrza i tyle. Dobra, zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Podłączamy wszystko. Prąd powinien być. Zawór pracuje, słychać. Nie wiem, jak się wchodzi w programowanie. Okej, czyli dobrze myślałem. Trzeba przytrzymać te dwie diody. Te dwa przyciski tutaj. Wyostrzysz. O, tutaj są dwa przyciski. I jak je przytrzymamy, to wchodzimy w tryb programowania. Na razie świeci nam się na zielono. Czyli mamy, jeżeli jesteśmy na górze i świeci nam się na zielono, to mamy ustawienie duela. Jest ustawione na drugim pasku od góry, czyli dość dużo. Mogę to oczywiście redukować, wtedy się przesuwa położenie, ale zostaje tak, jak jest oryginalnie. Na górze, jeżeli przełączymy na czerwony, obstawiam, że to się jakoś robi dwoma przyciskami czy coś. Czekaj. Click both to switch, tak. Czyli jak nacisnę obydwa, to przestawi nam się tutaj na czerwony. Tak? I wtedy na górnym tym przełączniku, bo tu mamy jeszcze przełącznik, na górnym, mamy regulację szybkostrzelności. Jak przejdziemy na dół, to znowu jesteśmy na zielonym i na dole jest to włączenie trybu semi i burst. Ja tutaj zostawiam tylko semi, bo tylko semi mnie interesuje, tak? Więc ustawiam tak jak było oryginalnie i tyle. I tak naprawdę ja tutaj nic więcej nie potrzebuję programować, więc mogę równie dobrze odłączyć to od prądu i tyle. Wyłączyć. Podłączymy to teraz sobie spokojnie z powrotem do naszego układu. Podłączymy prąd. Silnik pracuje. A teraz podłączymy trochę powietrza. Butlę mamy pełniutką i o ile się nie mylę, najpierw podłączymy to tutaj. No. Ja mam teraz reduktor od Polarstara. Włączymy ciśnienie. I mamy teraz ustawione koło 90 PSI. Bo na takim ustawieniu ostatnio miałem po prostu reduktor. No i dmucha powietrzem. Faktycznie powietrza daje dużo stosunkowo, takie mam wrażenie. Na razie to wszystko rozłączam, bo teraz tak naprawdę składamy to wszystko, wkładamy to do body
i idziemy na chrono, zobaczyć co nam wydmucha na tych 90 PSI i potem będziemy próbowali wyregulować, żeby uzyskać wymagane przeze mnie, a raczej oczekiwane przeze mnie wyniki FPS-y, czy tam raczej energię początkową. Dobra, to ja się odzywam jak skończę ustawienia i zobaczymy jakie będziemy mieli rezultaty. Jakby wszystko było ok od razu, to by było pewnie słabo i niestety nie jest. Reaper daje moim zdaniem stanowczo za małe efekty, szczególnie przy kulkach 0,45 i tak długiej lufie, jaką mam tam wstawioną. Bo na 120 PSI jedyne co mi się udało uzyskać to niecałe 2 Joule, czyli jakieś tam 1,80, 1,90. Już nawet nie patrzyłem dokładnie, bo było to dla mnie za mało. A nie chciałbym jeszcze mocniej ustawiać tego reduktora, bo to niedobrze. Tym bardziej, że jak mówiłem, mam dodatkową sprężynkę, która teoretycznie jest dedykowana do długich luf i może to w niej będzie tkwiła magia wyższych osiągów, bo może być po prostu tak, że nie starcza powietrza na, powiedzmy, zasilenie tego układu. Więc wyjmujemy tą sprężynkę i wstawiamy drugą. No i co? I składamy z powrotem wszystko. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, bo to ma chodzić na ciężkich kulkach i tak dalej i F2 sobie bez problemu z tym radzi, niestety, jak widać, Reaper już tak niekoniecznie. Sprężyna daje chodzić lekko, dużo lżej. Wstawiłem drugą sprężynę, ona jest tak bardziej miękka niż w F2, którą tutaj mam obok, mimo że tam jest sprężyna wymieniona na osłabioną. Co więcej, jeszcze jedną rzecz wam pokażę, bo pokazywałem wam, jak się programuje Duela i dokładnie się tak programuje, przytrzymujemy, włączamy, ale nabija się to troszkę inaczej. Zobaczcie, ja musiałem ustawić, że teraz świecą nam się, kilka diod świeci nam się stale i ta nam miga. I jak dodaję, to z czasem przybywa nam tych świecących się na stałe diod. I tak naprawdę ja musiałem to zjechać aż do tego poziomu, czyli świeci nam się na stałe połowa diodek i trochę nawet plus trochę więcej na tej, powiedzmy, regulacyjnej. I dopiero wtedy zaczęło mi podawać poprawnie, tak? Wcześniej miałem tak, że nie nadążała dysza po prostu załadować mi kulki. Tak szybko to wszystko pracowało. Teraz jest to ustawione tak, że mi to działa. Może to by dało się jeszcze nawet bardziej skrócić, ale nie wiem, czy potrzebuję. Lepiej niech to zawsze poda prawidłowo, niż będzie to jakiś super szybki cykl. Nie wydaje mi się, żebym takiego super szybkiego cyklu potrzebował. Czyli mamy, powiedzmy, poskładane i musimy włożyć to z powrotem do body i mieć nadzieję, że teraz uzyskamy trochę więcej energii, bo nie ukrywam, że jak na silnik, który ma być pod DMR, to jak na przynajmniej nasze europejskie standardy, no to z energią nie zaszalał. Pytanie, czy na mocniejszej sprężynce będzie to lepiej, bo teoretycznie na mocniejszej sprężynce, mocniejsza sprężynka, czy tam ta dołączona ogólnie do zestawu, jest przeznaczona do dłuższych luf. No ja tu mam lufę 500 i może być to problem. Oni pisali, że tam teoretycznie od lufy 500 i w górę to powinna być ta druga sprężynka. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, czy zmieni nam się energia wyjściowa w układzie. Dobra, zainstalowaliśmy Reapera. Przetestowałem, jak działa. Ogólnie można powiedzieć, że działa, ale to jest tyle tej historii, powiem wam szczerze, bo nie działa tak, jak bym tego oczekiwał. Owszem, jest cicho, strzela równo, dysza chodzi bardzo ładnie, dużo bardziej miękko niż w Polarstarze, którego do tej pory używałem. Ta dysza, mimo zmiany sprężynki na słabszą, dalej ta chodzi dużo, dużo delikatniej, mimo że tu wstawiłem mocniejszą teoretycznie teraz sprężynkę. Nie jestem zadowolony z tego, co ta replika mi osiąga, bo na tych ustawieniach, na moich lufach, czyli dość długich, no bo jednak 509, ten układ nie jest w stanie wygenerować mi energii, jakiej oczekuję. Na kulkach 40 czy 45, jedyne co byłem w stanie z tego wycisnąć, to jest 2,35 Joule, ustawiając reduktor na 135 PSI. Czyli
5 PSI mniej niż ten maksymalna wartość dla tego układu, bo teoretycznie Reaper może obsłużyć do 140. I to jest duży problem dla mnie, bo w tym momencie na zwykłe strzelanie jeszcze powiedzmy dałbym radę się ustawić, ale jeżeli mówię o zlotach, gdzie czasami limity są 2,8 joula, no to w tym momencie ten układ już nie zrobi roboty. I to jest niestety problem, dość duży problem dla mnie. Powiedzmy eliminując ten układ, bo ta replika HPA ma być dla mnie pod zloty, tam gdzie będę mógł użyć jeszcze cięższych kulek w miarę możliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nie pozwoli mi to wycisnąć więcej energii, żeby się przygotować pod tamte zloty, to po co mi ten układ? Niestety jestem bardzo smutny, bo miałem nadzieję, że to rozwiąże moje problemy, tym bardziej, że powiedzmy praca tej dyszy mi się bardzo podoba. Jest dużo fajniejsza niż to, co oryginalnie dostajemy w, powiedzmy, w Polar Starze, czy nawet po wymianie. I obstawiam, że to jest ta magiczna część, która powoduje, że w naterkach chłopaki mając, tam jeden z kolegów ma, Prygiel ma Reapera i u niego te podkręcenie jest równiutkie. Nie ma żadnego problemu z podkręcaniem kulek. Nie musi się z tym tak szarpać jak ja. A ja niestety, mając Polar Stara, który ma mocną dyszę, mam z tym dość poważny problem. Ale niestety Reaper też nie rozwiązuje mi problemu, bo daje mi za mało energii. I co teraz z tym fantem zrobić? No niestety, Reaper pójdzie po prostu na sprzedaż. Bo no, ktoś na pewno z niego skorzysta. Ktoś może będzie używał krótszych lów, ktoś może będzie chciał tego zrobić na, powiedzmy, szturmówkę z Reapera. I wtedy jak najbardziej to sprawdzi, bo pod 1,8 joula ustawiało się to bardzo przyjemnie i bardzo fajnie to chodziło. Ale niestety, jeżeli chodzi dla mnie, do moich potrzeb, jest po prostu, nie generuje tego, czego oczekuję. I w tym momencie, no niestety, nie może on zostać, bo po co tak naprawdę mieć go, aby mieć? Niestety, idzie na sprzedaż. Mam nadzieję, że komuś posłuży, że komuś się to przyda, albo może ktoś będzie miał inny pomysł, jak uzyskać z tego większą energię. Czyli muszę tutaj wstawić z powrotem Polar Stara i dalej się z nim męczyć, szukać tego złotego rozwiązania na jeszcze bardziej osłabienie pracy dyszy. I szczerze już teraz nie mam pomysłu, ale będę kombinował, bo jestem z tych, co kombinują. Mam jeszcze, w sumie mam jeden pomysł. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No a na dzień dzisiejszy to wszystko. Niestety skończyło się to niezbyt sukcesem, delikatnie mówiąc. Mógłbym powiedzieć nawet, że porachą. Jak macie jakieś pytania, sugestie czy coś, no bo wiecie, ja się uczę HPA i uczę się nowych silników i tak dalej, to zapraszam do komentarzy. Dajcie znać, podpowiedzcie coś. Może wy coś zasugerujecie. Wiecie, został jeszcze silnik na przykład Inferno, albo może jakiś inny silnik. Aczkolwiek coraz bardziej mam negatywne podejście do kupowania kolejnych silników czy coś, w momencie, kiedy każdy kolejny nie działa tak, jakbym chciał. A to są duże wydatki mimo wszystko. To nie są tanie rzeczy. I wolałbym uniknąć sprzedawania nerki po to, żeby kupić sobie kolejny silnik. Ja dziękuję za oglądanie. Dziękuję patronom za wsparcie. I do zobaczenia ponownie. Mam nadzieję, że następnym razem następny filmik o HP-ku będzie pozytywniejszy.